Dzień dobry, podsumowanie tygodnia. Joanna Lichocka, nasi goście. Cezary Gmyz, Tygodnik do Rzeczy. Dzień dobry, witam Państwa. Samuel Pereira, Gazeta Polska Codziennie. I Fronda. I Hipster Prawica. No, Hipster Prawica, to wiadomo, wystarczy popatrzeć. I Piotr Śmiłowicz, Dziennikarz Niezależny. Dzień dobry. Ten tydzień upłynął pod znakiem, no zwłaszcza końcówka tego tygodnia, pod znakiem referendum i tego, jak obecne władze traktują demokrację, w tym sensie, że milion podpisów nie jest wystarczającym argumentem, żeby rządząca koalicja przychyliła się do wniosku o rozpisanie referendum w sprawie szkół. Czy to jest wygrana władzy, czy to jest jednak wygrana państwa elbanowskich i ich akcji obywatelskich, pokazania, że można się nie zgodzić na to, co proponuje rząd i że rząd z powodów czystej arytmetyki koalicyjnej lekceważy głos obywateli? A to jest przegrana państwa elbanowskich. Mówię to ze smutkiem, dlatego że to była jak do tej pory największa inicjatywa obywatelska, zgromadzona, przypomnę, milion podpisów pod wnioskiem o referendum. I to bez pomocy żadnych struktur partyjnych, żadnych organizacji, które były wyspecjalizowane w, nie wiem, przedstawianiu projektów, robieniu jakichś akcji właśnie zbierania podpisów. To było naprawdę zryw obywatelski. No, dokładnie tak. I to jest w związku z tym porażka państwa elbanowskich jest porażką demokracji de facto, dlatego że zlekceważono głos miliona obywateli, nie dano się ludziom wypowiedzieć, nie tylko sześciolatka, bo to jest bardzo istotna rzecz, dlatego że my cały czas słyszeliśmy ten przekaz dotyczący sześciolatków i propaganda rządowa skupiała się tylko i wyłącznie na tym jednym wyniku. Natomiast były pytania w referendum jeszcze dwa, jedno dotyczące powrotu do ośmioklasowej podstawówki, czteroklasowego liceum, i było jeszcze pytanie dotyczące bodajże historii, tak, o ile dobrze pamiętam. Było jeszcze, żeby zakazać likwidacji szkół. Aha, prawda? Tak, oczywiście. Bo Polacy się zmagają teraz z tym, że samorządy, oszczędzając pieniądze, likwidują bardzo wiele szkół i tworzą zbiorcze szkoły, gdzie dzieci muszą na przykład w systemie zmianowym albo w bardzo licznych klasach. To się nie przebiło. Powtarzany był tylko refren o tych sześciolatkach, ale ten milion podpisów dotyczył w ogóle systemu edukacji. Więc wygrała taka arytmetyka władzy, to znaczy tego, żeby utrzymać koalicję i żeby PSL chciał rzeczywiście, żeby zostać w tej koalicji, a nie w innej. I przypomnę też, byli straszeni posłowie tym, że jeżeli koalicja teraz utraci większość, to to oznacza wcześniejsze wybory. No tak. I PSL to jest chyba najistotniejsze, bo rzadko zdarza się PSL-owi głosować przeciwko własnemu elektoratowi, a to, co w tej chwili przegłosowano, czyli tak naprawdę przegłosowano, że jeżeli nie będzie referendum, to ta reforma wejdzie w życie, uderzy najbardziej w wieś, małe ośrodki miejskie, czyli zaplecze elektoratu PSL-u, bo to dzieci sześciolatki sobie we Wrocławiu, w Warszawie, w Łodzi, w Katowicach poradzą, ale już w Siedlcach, czy w Przysusze, czy w innych mniejszych miejscowościach to będzie gigantyczny problem, dlatego że wysyłanie dzieci sześcioletnich do nieraz odległych bardzo szkół, bo te placówki wiejskie, jak wiadomo, są likwidowane, rodzi problemy z zapewnieniem transportu i ten transport nie będzie zawsze mógł być zapewniony, i jednocześnie powrót tych dzieci nieraz po zmroku, bo jeżeli będą miały do czynienia z systemem dwuzmianowym, to jest po prostu, będzie rzeczą naturalną, że dzieci będą wracały do domu po zmroku, będzie rodził, wystawiał te dzieci na bardzo duże niebezpieczeństwa, począwszy od wypadków drogowych, a skończywszy na... Piotrze, skąd ten upór władzy, żeby utrzymać tę reformę? Jeszcze do tego, co mówisz, Czarek, bo jest, nie wiem, co ma znaczenie wiek dziecka, czy ma 7 czy 6 lat, dla tych wszystkich czynników niebezpiecznych, czy dla problemów komunikacyjnych na wsi. Myślę, że jest ten sam problem, prawda? Niezależnie od wieku. Władza po prostu broniła swojej koncepcji, która jest, oczywiście może być dyskusyjna, ja nie twierdzę, że jest dobra. Chodzi głównie właśnie o sześciolatki w szkołach. Chociaż sam mam osobiste raczej dobre doświadczenia, bo moja córka akurat poszła w wieku 6 lat. Tylko chodziło też o jakby symboliczną sprawę, prestiżową na pewno też, ale niestety też to, że to referendum, czy pytania, które były proponowane, były moim zdaniem niezbyt precyzyjne, czy nie wszystkie były do końca udane. O ile można pytać o
właśnie wiek 6 lat. Jest to bardzo jednoznaczne pytanie konkretne, czy na przykład powrót do 8-letniej szkoły podstawowej. Rzeczywiście są bardzo duże zastrzeżenia, też je mam wobec tej reformy edukacji z 99 roku, wprowadzającej gimnazja i tak dalej. O tyle pytanie o historię w szkołach jest na tyle mało precyzyjne, że... Ono jest bardzo precyzyjne, jest tylko musisz mieć starsze dziecko. Absurdalne. Chodzi o sformułowanie, nie mówię o problem, tylko chodzi o, że akurat to sformułowanie było nieprecyzyjne. Poza tym jest... Przepraszam, to sformułowanie pytało, czy jesteś za ograniczeniem nauki historii, czy też nie, i innych przedmiotów. Niestety zjawisko, niestety profesjonalizacji na coraz niższych poziomach i ograniczenia się do własnego zakresu zainteresowań jest zjawiskiem ogólnocywilizacyjnym, ogólnoświatowym. Czy w tym wieku już pytanie, czy w tym wieku, ale coraz wcześniej się tą profesjonalizację na całym świecie stosuje. W tej reformie, ja tego nie oceniam. Piotrze, to nie jest profesjonalizacja, to jest kształcenie ludzi niewykształconych. Być może, tak? To jest obniżenie poziomu edukacji. W całej sprawie jest jeszcze jeden problem, który myślę, że miał na uwadze też rząd. Problem, czy wobec wszystkich kontrowersyjnych spraw można robić referendum. Ja też tego nie rozstrzygam. Być może tak powinno być, że tak jak proponuje PiS na przykład, że jeżeli będzie, nie wiem, milion podpisów czy ileś, czy pół miliona, czy nie pamiętam wielkości, to referendum będzie obligatoryjne, ale wówczas musimy sobie liczyć z tym, że będzie referendum w sprawie aborcji, zapewne będzie pozytywne. W sprawie eutanazji, na pewno zbiorą. W sprawie eutanazji, na pewno pozytywne. Na przykład w sprawie zmniejszenia ograniczenia prędkości w miastach do 100 km, a nie 50, na pewno pozytywne. I takie będą efekty takiego, takich referendum. Nie wiadomo, no tak, ale to jest pytanie, czy istnieje w Polsce demos, czy nie istnieje. Nie, ale pamiętajmy, że jeszcze jedno zdanie. Oczywiście możemy zadać to pytanie, czy szanujemy demos, ale pamiętamy też o tym, że system demokratyczny polega na tym, że sprawdza się instytucje, które służą maksymalnego uzgadnianiu sprzecznych racji. Prawda? Natomiast przegięcie na rzecz demosu powoduje, że te racje nie są już uzgadniane, tylko jest wojna ze wszystkich, ze wszystkimi, bo nagle racje mniejszości zostaną likwidowane. Jest jeszcze jedna konkretna sprawa, bo w parlamencie teoretycznie opozycja też ma jakąś siłę, tylko że w ostatnich latach ta rola opozycji została tak zmarginalizowana, że rzeczywiście te ruchy oddolne stały się dużo jakby popularniejsze, no bo obywatele dochodzą do wniosku, że opozycja jest tak blokowana całkowicie, że każdy projekt jest odrzucany, bo jest opozycji, że obywatele zbierają podpisy. A jak wam się podobała ta maszynka propagandowa, która została uruchomiona do zdeprecjonowania małżeństwa Elbanowskich? Nie dyskutowano za bardzo merytorycznie z tym wnioskiem o referendum, natomiast co chwila było słychać kłamliwe tezy państwa Elbanowskich, kłamstwa państwa Elbanowskich. Ta propagandowa, pogardliwa maszynka została, tak jak była uruchomiona do tej pory wobec opozycji, tak teraz została uruchomiona przeciwko rodzicom. Tak. Ja jestem zażenowany, obserwując to, co się dzieje z dziennikarstwem w Polsce, bo to dziennikarze w dużej mierze wykonali zarząd mokrą robotę i ja byłem przyzwyczajony do mediów, chyba wszyscy, jeszcze parę lat temu media służyły do tego, żeby kontrolować rządzących, a nie kontrolować opozycję. Znaczy w chociaż Polsce nigdy tak do końca to nie działało. Oczywiście też tak powinno to tak funkcjonować. Natomiast tutaj mieliśmy do czynienia z rozpętaniem nagonki przez tak zwany mainstream i dziennikarze świetnie pracowali nad dobijaniem państwa Elbanowskich, tak naprawdę czyniąc z ich życia, również z życia prawie prywatnego, publiczne widowisko i usiłując punktować Elbanowski przy pomocy mechanizmów rządowej propagandy, również czy samorządowej, dlatego że ci biedni dyrektorzy szkół, którzy są przecież urzędnikami poniekąd samorządowymi, w momencie, w którym się pojawił raport państwa Elbanowskiego, być może znalazło się tam parę błędów, natomiast raport jako całość, każdy, kto go przeczytał, wie, że jest rzetelnie przygotowany i wysyłanie potem do dyrektorów szkół ludzi, żeby mówili, że nie, u nas jest wspaniale, państwo Elbanowscy nie mają racji, co ma powiedzieć taki urzędnik,
urzędnik, jakiego przełożonym jest burmistrza z Platformy czy z PSL-u. No co tak, on ma powiedzieć? Odpowiedzi niektórych z tych dyrektorów też były dosyć takie komiczne. Na przykład w jednej ze szkół raport państwa Elbanowskich mówi, że jest tam system trzyzmianowy i że szkoła ma nie jest przygotowana de facto na przyjęcie sześciolatku, choćby z tego powodu. I odpowiedź dyrektora szkoły, owszem, jest system trzyzmianowy, ale nikt na to nie narzeka. Ta sprawa przykryła. Aha, chcesz jeszcze powiedzieć o tym? Państwo Elbanowscy byli elementami, czy przedmiotem podmiotem nagonki. Być może tak, zapewne się stało tak dlatego, że wpisali się w bardzo ostry spór polityczny, który w tej chwili medialny, który w Polsce dominuje i że są dwa obozy totalnie ze sobą walczące. Ale przecież oni nie są w żaden sposób związani z PiS-em, ani wpisali. PiS z nimi się nie wiąże. Powiedzmy, że PiS mógł im wyrządzić niedźwiedzią przysługę ich popierając i wtedy zostali zidentyfikowani jako tak zwani wrogowie. No to nie ma większego znaczenia, kto jest zapisany do partii czy nie. Jeżeli ktoś jest odbierany jako zwolennik tego lub innego obozu, to już jest utożsamiane z tym obozem. Ale oni nie są odbierani jako zwolennicy obozu PiS, Piotrze, więc to jest nieprawdziwa twoja teza. Natomiast prawdziwa ona jest tylko w tym zakresie, że jeżeli ktoś nie jest z władzą, temu na pochybel. I to jest ta zasada. Oni się pojawiali z Nowicką, pojawiali się z Eugeniuszem Kłopotkiem, jakby z różnych partii i to im należy oddać, no bo oni chcieliby, żeby te... Zresztą oni kiedyś głosowali na Platformę Obywatelską i też się do tego głośno przyznawali. Przejdźmy do spraw, które zostały przykryte. Na przykład zostało przykryte rozporządzenie, które umożliwia przedłużenie podwyższonej stawki VAT-u do 2016 roku. O tym cicho szal, to w tym tygodniu też zapadło. Natomiast zostały chyba już zupełnie przykryte taśmy z Dolnego Śląska i to, jak się działacze Platformy rozprowadzają w spółkach Skarbu Państwa w zamian za głosy w regionie. Dzisiaj Donald Tusk powiedział, jak zawsze, relatywizując, że kolesiostwo i nepotyzm to dotyczy wszystkich ugrupowań, to trzeba z tym walczyć. Ja bym się zastanowił przy tej okazji, o ile poszerzą się rady nadzorcze i zarząd KGHM-u i jaką cenę zapłaciła koalicja rządząca, to właściwie Platforma Obywatelska, bo to jej dotyczyło, za poparcie tych tak zwanych posłów niezależnych dla zwalczania idei referendum. No to jest rzeczywiście problem z tym, że u nas bardzo wiele spraw usiłuje się też przykrywać, bo ten VAT to nie jest jedyna rzecz, którą usiłowano przykryć. Dzisiaj była pierwsza okazja, żeby zadać Donaldowi Tuskowi, pierwsza od 3 tygodni, okazja, żeby zadać Donaldowi Tuskowi pytanie dotyczące zdjęcia opublikowanego przez tygodnik sieci. Donald Tusk uciekł od tego pytania, twierdząc, że nie będzie komentował rzeczy nieprzyzwoitych. Dzisiaj również mieliśmy do czynienia z głosowaniem ustawy, czy też głosowaniem, czy przejdzie do pierwszego czytania, czy drugiego czytania ustawa o finansowaniu partii politycznych. Też bardzo istotne głosowanie, które w dużej mierze zostało przykryte przez inne sprawy. Tak naprawdę nie wiemy, chyba że wasza wiedza w tej materii jest inna, nie wiemy po co do Polski przyjechał John Kerry niespodziewanie, bo z oficjalnego przekazu wynikało, że przyjechał pogadać. Nie pogadać, zjeść bagietkę bodajże na Starym Mieście, wciągnąć kremówkę i wyjechać. I odznaczyć jednego z polskich żołnierzy. Tak, i odwiedzić grup człowieka, o którym mniemał, że był polskim ministrem spraw zagranicznych, czyli Tadeusza Mazowieckiego. Zatrzymajmy się na chwilę przy okładce tygodnika w sieci. To zdjęcie, które pokazuje Donalda Tuska pogodnego, z jakimś gestem, jakby chciał robić żółwika, tak? Czy nie wiem, jak to się nazywa, bo to w różnych komentarzach różnie komentowano ten gest. Generalnie nieprzybitego grozą tragedii, która się tam odbyła, tak wygląda na tym zdjęciu w każdym razie. Donald Tusk powiedział, nie będę odpowiadał na pytania dotyczące tego tygodnika, staram się unikać ludzi i miejsc nieprzyzwoitych. No ja mam wrażenie, że pan premier zachowuje się nieprzyzwoicie, unikając odpowiedzi na pytanie, jak zachowywał się w Smoleńsku. Po pierwsze, ja jeszcze bym wrócił potem do sprawy, o której mówiłaś, o taśmach. Natomiast w tej sprawie, wydaje mi się, że co do interpretacji tego zdjęcia, to ja je zinterpretowałem inaczej. Moim zdaniem Tusk sobie żartował z pilotów, którzy pewnie nieudolnie prowadzili samolot. Ten gest tak zinterpretowałem. Natomiast mówiąc poważnie, oczywiście jest nadużyciem tygodnika w sieci.
interpretowanie tego zdjęcia jako czegoś, co jest kompromitujące dla Donalda Tuska, bo wiadomo, że zdjęcia można zrobić każdemu w każdej sytuacji, takie, które będą w tym określonym kontekście kompromitować. Więc budowanie na podstawie tego zdjęcia jakiejś narracji o zbrodniczym spisku Tuska i Putina jest po prostu nadużyciem, tak, nie pierwszym i nie ostatnim wykonaniu tego tygodnika. Nie buduje o zbrodniczym spisku, na podstawie tego zdjęcia. My jednakże każdy z nas, jak tutaj siedzimy, niezależnie jaki jest nasz pogląd na katastrofę smoleńską, chciałby usłyszeć wypowiedź premiera w tej kwestii, co przedstawia to zdjęcie. Dlatego, że mija trzeci tydzień od opublikowania tego zdjęcia i nikt temu zdjęciu nie zadał kłamu. No, ale to jest mimo, że gra się próbował zadać kłam, musiał przyznać, dopominał się w ogóle ujawnienia źródeł, co w przypadku rzecznika jest rzeczą oburzającą. No, wiadomo, do tej pory nikt nie wykazał fałszu tego zdjęcia, mimo że pojawiały się takie sugestie ze strony polityków Platformy Obywatelskiej. Ergo uznajmy, że to zdjęcie przedstawia sytuację, jaka zaistniała w Smoleńsku. To jest jedna klatka. Klatek jest więcej, może stąd panika. Ale może klatka jedna, jak wiecie, dobrze, może zakłamywać totalnie rzeczywistość. Może niedobrze można było zrobić zdjęcie Jarosława Kaczyńskiego uśmiechniętego w Smoleńsku. Tak samo można takie zdjęcie być może zrobić. Czy to będzie prawda? Michał Karnowski wskazuje, że jest kilka takich zdjęć i póki jakby nikt tego nie podważył, też oryginalność tego zdjęcia, chyba należy mu wierzyć, po pierwsze. Po drugie, no, ta argumentacja, że z nieprzyzwoitymi ludźmi się nie spotyka, to można by ją obalić, przypominając spotkania z dwóch kadencji, które premier Tusk odbywał i ludzi, których jakby promował. Co do samego zdjęcia, oczywiście to jest prawda, że może być jedno takie ujęcie, nawet jakiś grymas, tylko że tu w tym momencie mamy po pierwsze dwie osoby, które są uśmiechnięte, a po drugie dużo jest jakiś taki skrajny kontrast między tymi, które widzieliśmy. I tu jest pytanie, jeśli było kilka, to dlaczego i w jakich okolicznościach zostały gdzieś schowane do szuflady i mnie akurat te okoliczności najbardziej interesują. I dlatego zgadzam się z Czarkiem, że Donald Tusk, tłumacząc okoliczności, mógłby trochę jakby, no może się usprawiedliwić, może by się jakoś wyratował, chcę prawda? Chcę powiedzieć też, że w filmie Mgła jest fragment, w którym urzędnicy Kancelarii Prezydenta opowiadają o atmosferze panującej na lotnisku w Smoleńsku wśród ludzi, wśród otoczenia premiera Tuska. Nie opowiadają dokładnie o reakcjach premiera, ale opowiadają o reakcjach pana ministra Arabskiego i pana ministra Grasia, skupionych na przebiegu eventu medialnego i temu, żeby się nie zetknąć z pisiorami, jak w ich języku określa się członków Prawa i Sprawiedliwości. Temu też nikt do tej pory kłamu nie zadał. Temu też nikt kłamu nie zadał, jak powtarza Czarek. I to te wersje uzupełniają się nawzajem. Piotrze, to nie jest kwestia tylko jednej klatki. Są zerem obiektywizmu i bezznamiennej relacji. Piotr próbuje podważyć tego, co się działo. Nie, no, taśmy na Tuskowi się słyszeliśmy. Nie, ale oczywiście. Nie, no wiadomo, że każdy odbiera rzeczywistość przez pryzmat własnych poglądów i własnej wizji świata. I słyszy nie to, co się dzieje naprawdę, tylko to, co sobie chce usłyszeć. Przez taki film. Dobrze, Piotrze. Przez taki film odbiera. Natomiast jest jedna rzecz, co mówiłaś o taśmach, bo sprawa taśm jest charakterystyczna bardzo dla, po pierwsze bardzo kompromitująca dla Platformy, ale również ciekawa z punktu widzenia pewnej narracji medialnej, która jest, bo moim zdaniem media mimo wszystko, zapewne waszym zdaniem niewystarczający, ale Platformę obnażyły, także tak zwane mainstreamowe. No właśnie, więc jestem ciekawy waszego poglądu, jak to się wpisuje w tą narrację media mainstreamowe popierające Platformę kontra media bardzo prawdziwe. Bardzo proszę, przejrzyj sobie, Piotrze, jak wygląda ramówka i jakie są informacje w Polsacie czy w TVN-ie 24. Będziesz miał odpowiedź tam. O taśmach na Dolnym Śląsku nie ma ani słowa. Moim zdaniem problemem z taśmami, że one zostały przedstawione, ta sprawa, jako taka wojna Grzegorz Tusk Schetyna, znaczy Grzegorz Schetyna, Donald Tusk. I to jest po części prawdziwe, tylko że ta sprawa dotyczy nas wszystkich. Dlatego zamyknięcie jej na zjeździe Platformy jest niedopuszczalne. To znaczy, no, mówimy o sytuacji, gdzie jest państwowa spółka, jest zatrudnianie, jest jakby obsadzanie stanowiskami. I znowu TVN, którego chyba trudno oskarżyć o niechęć do Donalda Tuska, w jednym z programów wskazywał, że to jest spółka, która ma największe związki z Platformą Obywatelską, że jest jakby spółką Platformy Obywatelskiej. I dlatego moim zdaniem Donald Tusk się boi, żeby ta
ta sprawa była rozgrzebywana. Ja tylko mówię o aspekcie medialnym, czyli potwierdza, że media jednak się w tematem zajęły. No tak, nie przemilczały. Tak, że również w Tomaszu Lisie od czasu do czasu odzywa się ten gen dziennikarstwa. Swojego czasu przypomnijmy, że to on ujawnił słaniającego się na nogach złożonego chorobą filipińską prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Więc od czasu do czasu ten gen propagandy zostanie wyłączony i no, jeżeli ktoś ma fajny news dziennikarski, no, który zapewnia cytowania, no to na tym się jedzie po prostu. Mówisz o sprawie Charkowa. Tak, oczywiście. Tomasz Lis nie był pierwszy. 5 minut wcześniej ujawnił to Polsat w ówczesnym programie informacje. Sama byłam tego świadkiem. Krzysiek Panek był wtedy szefem i to Polsat ujawnił po raz pierwszy, ale Lis o tym oczywiście wiedział, więc nie mógł sobie TVN wtedy pozwolić na schowanie tych materiałów pod sukno. Natomiast chciałabym powiedzieć o sondażu. W totalnym kryzysie mediów obecnym i upolitycznieniu akurat to ujawnienie tych treści przez Newsweek moim zdaniem jest pozytywnym aspektem. Ale krótko bardzo nielicznym. 11 punktów procentowych. Taka jest różnica według Homo Homini dla Wirtualnej Polski między PiS-em a Platformą. Platforma ma 21%, PiS 32%. Po tym, jak przez kilka ostatnich tygodni Platformie udawało się zatrzymać ten dosyć gwałtowny zjazd w sondażach, teraz znowu pomalutku, ale konsekwentnie spadają słupki zarówno rządowi, premierowi, jak i właśnie samej Platformie. 21% to wydaje się, że to jest ten żelazny elektorat, że zeszliśmy do poziomu żelaznego elektoratu Platformy. Czy sądzą panowie, że to zostanie utrzymane? Że to jest taki stan posiadania Platformy, który utrzyma się i umożliwi jej potem w przyszłości myślenie o kolejnej kadencji w koalicji na przykład z SLD. To zależy w dużej mierze, co zawierają jeszcze szuflady Grzegorza Schetyny. Szuflady Grzegorza Schetyny and consortes, dlatego że ja przypomnę też, że swojego czasu SLD też już właściwie witało się z drugą kadencją na stanowisku premiera i dwa wydarzenia, czyli Starachowice i Rewin, spompowały to poparcie dla SLD do dość znikomego rozmiaru i to czeka również Platformę, dlatego że Platforma w tej chwili wykazuje się arogancją i wydaje się, że jej wszystko wolno. No, dzisiejsze głosowanie w sprawie referendum edukacyjnego to dobitnie pokazało. I Platforma tutaj też uderza we własny elektorat, bo ludzie, którzy będą posyłali te sześciolatki do szkół, to nie są tylko i wyłącznie rodzice dzieci, rodzice, którzy głosują na PiS. To jest zresztą ponadpartyjna rzecz. I jeżeli w dalszym ciągu Platformie będą zadawane tego typu silne ciosy, to samo ograniczenie się Platformy, o którym swojego czasu mówił Donald Tusk, już nie istnieje. To znaczy wydaje się, że ta partia w dużej mierze przestała być spójnym organizmem i większą rolę w tej chwili w przyszłym wyniku politycznym będzie odgrywał nie spór między Platformą Obywatelską a PiS-em, tylko tarcia wewnętrzne w ramach samej Platformy. I to, że one są wyciszane, że wyciszana jest ta sprawa taśm, wcale nie oznacza, że w pewnym momencie te wybrzuszenie na baloniku nastąpi w innym miejscu i że fragmenty taśmy, które nie pojawiły się. Czy jeszcze jakieś zdjęcia, które się mogą pojawić na okładce, czy nie daj Bóg dla Platformy nagrania filmowe. A z tego, co słyszymy, no, potężna szafa kwitów i haków jest zbierana przez rozmaitych działaczy Platformy od szczebli samorządowych, a na szczebel centralny. To co, ciekawe czasy nas czekają w takim razie. Tak, tylko żeby się do tego dobrać. No, Grzegorz Schetyna ma moim zdaniem ostatni moment, żeby cokolwiek rozegrać. Przed wyborami teraz władz chodzą takie plotki, że Paweł Graś ma trafić do tych władz już Platformy, czyli już zastąpić będzie Grzegorza Schetynę w roli wiceprzewodniczącego partii. Byłoby to już takie skupienie się na kampanii bezpośrednio. Co do sondaży, to na pewno to, co mówiliśmy na początku, czyli te miliony podpisów, to są miliony ludzi, którzy zostało w jakiś sposób odtrąconych. Tych podpisów, tych referendów, tych wniosków było wcześniej dużo więcej i każdy taki obywatel osobiście, tak mi się wydaje, przynajmniej odbiera takie odrzucenie i to może być dla Platformy niepokojące. Czy ten żelazny elektorat jeszcze spadnie? No to zależy, jak zacznie się bratobójcza wojna
na przykład Bronisław Komorowski, Donald Tusk, to może tak się stać. Piotrze? Tak, mi się też tak wydaje, że oczywiście wszystko jest możliwe. To może poparcie jeszcze spadać, w zależności od tego, co się będzie działo, jakie będą taśmy, jakie będą wydarzenia i na ile Platforma zdoła opanować tą wojnę wewnętrzną. Na razie niewiele na to wskazuje. A ten spadek będzie tym szybszy, im pojawi się właśnie rzeczywiście na przykład jakaś alternatywa dla tego elektoratu, bo wiadomo, że PiS nią nie jest. Być może będzie nią Jarosław Gowin, tak? Albo Gowin, albo właśnie jakaś partia prezydenta, tak jak Gazeta Polska pisała, partia prezydenta z Chetyny. Ja nie bardzo wierzę, że Platforma, tak jak w 2001 roku doszło do zniszczenia AWS-u, przebudowania całkowicie sceny, że teraz jest to możliwe. Już teraz chyba Platforma i PiS są na tyle ugruntowane, że trudno je będzie zastąpić czymś zupełnie nowym. Ale może dojść na przykład do jakiegoś puczu prezydenta. Ta asystentka w samej Platformie. Także to wszystko, od tego wszystko zależy. Komorowskiemu to się nie będzie opłacało, dlatego że Gowin nie jest w stanie mu zapewnić prawa. To już, słuchajcie, jest na historia na kolejny program. Bardzo dziękuję. Cezary Gmyz, Tygodnik do rzeczy. Samuel Pereira, Gazeta Polska Codziennie. Okay. Piotr Śmiłowicz, publicysta niezależny. Komentowali razem ze mną i Anna Lichocka wydarzenia dnia. Dziękuję Państwu za uwagę.